Cześć, co nas łączy, a co nas różni? No, witam serdecznie, słuchajcie, właśnie, święta, święta i po świętach. Powstał kolejny układ, który zademonstrujemy w Sylwestra, bo już niedługo. Do Sylwestra, słuchajcie, kilka rzeczy się zmienia na tym kanale. Od 1 stycznia się zmienia nazwa całkowicie tego kanału, już nie będzie Pira czy. No, zmienia się wszystko. Przede wszystkim oddaję ten kanał w wasze ręce. Każdy będzie mógł przesłać na ten kanał swój film. Obojętnie wyrazić to co lubi. No, miejmy nadzieję, że ten kanał jeszcze zostanie w tematyce właśnie elektroniki. Także jeśli ktoś jakiś warsztacik posiada, czy jakiś tam twór jakiś nowy wymyślił, tak jak ja tutaj, to jest, słuchajcie, klon komputera Atari, no nie tylko Atari, bo i Commodore C64 też na tym chodzi, ma wejście, już wam mówię, tutaj ma wejście audio, oczywiście ma podłączenie programatorka, ale tak, ma wejście audio, ponieważ z kasety możemy wgrywać na tą pamięć, która siedzi obok AVR-a. Na tą pamięć fleszujemy z kasety gry, na przykład z Commodora, z Atari. Obsługuje 4 bodajże czy 5 platform. No i co poza tym, to jest po prostu symulator, to jest symulator, jak to można nazwać, no w sumie symulator układu procesora 6502, czyli obsługuje gry z Atari, z Commodora, ZX Spectrum, bo też grałem już na tym. Podłączenie na klawiaturę, włącznik całości zasilania, diutka od zasilania z tej strony. Wam demonstruję. O! Wyszło jako prototyp, słuchajcie. Reset, wejście, z tej strony wejście audio, czyli wejście z, tak jak już mówiłem, z kasety, z magnetofonu, wyjście audio na głośniki i wyjście wideo na telewizor. Zwykły telewizor, taki on może być mały, tego typu. Co poza tym, wejście klawiatury do sterowania tym wszystkim, no bo oczywiście gramy z klawiatury na PS2, stara klawiatura jest potrzebna, płyteczka, samoróbka, Weekend Project, tak mi się po prostu nudziło. Atmega 328, pamięć 24 LC512, czyli mamy 4 kB pamięci EEPROM dodatkowo. Można byłoby to wszystko zrobić na przykład nasz na tej Atmedze, to jest 644 i moglibyśmy, tak jak tam mam właśnie tego UZE Boxa zrobionego, tylko że akurat tu nie mam wejścia euro, tylko mam wejście zwykłe AV, dlatego mamy czarno-biały obraz. Było wcześniej pokazywane, a coś nie łączy tam. Wcześniej było pokazywane, słuchajcie, odpala się demo z karty CF-a, odpalają się gry, nie? Było to kiedyś, było na moich odcinkach. A więc kolejna zasada, słuchajcie, jeśli chcecie złożyć jakieś tam życzenia na moim kanale komuś, na pewno tam jeśli chodzi o oglądalność, jeśli o elektronikę, to możecie przesyłać wszystkie filmy, link jest na dole. Klikając na ten link, możecie przesłać film bezpośrednio na YouTube, na ten kanał. Lub przesłać link do swojego kanału YouTube, który oczywiście też w Sylwestra będzie odcinek zrobiony właśnie z waszymi, że tak powiem, z wami w udziale, no, w udziale z wami. Także ja zapraszam do przesyłania tych swoich filmów, do przesyłania tych swoich propozycji, że tak powiem. No i co poza tym? No wszystko się po prostu zmienia od nowego roku, no niestety, ale takie czasy. Mam nadzieję, że na dobre. Także ja pozdrawiam, życzę jeszcze spóźnionych, wesołych świąt, bo święta, święta już po świętach. No i zapraszam, no.
do udziału w tworzeniu tego kanału.